Może być po kolei. A jedno mówię, że Dobrze. Dobra, nie przejedzie. Dobra. Chcieliśmy wam podziękować za wzięcie udziału w konkursie. Co po niektórym nagrody za zajęcie poszczególnych miejsc w konkursach. Przedaliśmy wcześniej, aby nie kupować gadżetów, bo może się okazać tak, że niektórzy dostaną je w prezencie. Nie posłuchali naszych rad, co niektórzy tutaj zdradzają nam tajemnicę, no mieli podwójne, także tak bywa. Trudno, okay. Będą musieli dokupić następne auto do tego. No. Najlepiej. Dobra, w kategorii dźwięk za zajęcie pierwszego miejsca, czyli dźwięk samochodu, wydech, silnik. Pierwsze miejsce zdobył Kabaki za swoją fałszustkę. Wow. Była pięknie. Dziękuję bardzo. Komplet i dyplom. Dobra. Drugie miejsce w tej samej kategorii zajął pan wczorajszy. Gratulacje. Dziękuję. Nagrody. Dyplom. Ramki waszej kopii. Trzecie miejsce w tej kategorii. No to jest wczorajszy i tak będzie. John. 9191. Gratulacje. I komplet. Już mamy faktycznie to będzie zmieniało to do kupić. Starsze wiekowo i zachowało nadal świeży wygląd. Trzecie miejsce. No słucham jeszcze raz, dla kogo? Zapraszamy. Ród! Ród! Nie! Dla nas. To cię poprawimy, żeby się pisało prawidłowo. Drugie miejsce w tej samej kategorii, czyli za wygląd. Dostaje pan Kabaki. Numerowali przed konkursem, dlatego chyba nie jest. No ładnie. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Marcin Kwiecień. Trzecie miejsce w kategorii Car Audio otrzymuje pan Popol. Drugie miejsce w kategorii Car Audio otrzymuje pan Kabaki.
Może nie odchodź. Znaczy drugiego i pierwszego nie zgarnie, nie mam. Pierwsze miejsce w kategorii Car Audio otrzymuje pan wczorajszy. Co to mnie urać? Teraz trzeba będzie dwa samochody jeszcze dokupić. Gratulacje. Jakoś sobie z tym poradzić na pewno. Damy radę. Dzięki bardzo. Dzięki wszystkim, bo wy ocenialiście. Jak ktoś tu tablicę mogę wydać? Tablicę mogę wydać komuś. Tak, to się wlazło. Jeszcze tak dodatkowo chcieliśmy uhonorować jednego z naszych uczestników w kategorii za najlepiej utrzymanego timera na zlocie. Myślę, że należy mu się ta nagroda, bo auto wygląda naprawdę fajnie, mimo tego, że tam 20 mu stoknęła dawno, dla Marcina. Nagrody zostaną wręczone wieczorkiem. Mamy Dzięki. Przygotowane, aczkolwiek nie zabraliśmy. Dzięki bardzo. I szybka informacja, jeśli chodzi o konkurs rysunkowy, po powrocie ze zlotu postaramy się, zeskanujemy wszystkie rysunki waszych pociech, zostaną one wrzucone na forum pod głosowanie, na ankietę, która będzie trwała około 2 tygodni, po czym dla zwycięzców zostaną przygotowane nagrody, skontaktujemy się z wami, nie będą to na pewno gazety, które były dzisiaj typu konfetramę, będą to raczej rzeczy dla dzieci typowo, skontaktujemy się z wami z prośbą o przesłanie danych kontaktowych, nagrody wyślemy pocztą. Miejmy nadzieję, że dobrze to ustawa będzie wyjechała, ale to było przygotowane jak najlepiej. Jeżeli chodzi o plan dzisiejszego dnia, dziękujemy wam za uczestnictwo w tych wszystkich wydarzeniach, które były. Ci, którzy muszą jechać, to pożegnamy ich, życzymy im szerokiej drogi. Ci, którzy zostają, mogą zaplanować sobie to popołudnie, tak jak chcą. Proponowaliśmy wycieczkę do Muzeum Techniki. Wiemy, że niektórzy pewnie są głodni. Myślę, że część z nas da się posiłek. Teraz mamy zespoły. Wieczorem spotkamy się do dyspozycji. Wieczorem spotkamy się w Bielchacie. Myślę, że tam wręczymy naszym Milusińskim małe upominki z okazji konkursu. A teraz, żeby nie przedłużać, myślę, że będziemy się zbierać. O 19:20. No wiadomo, że jesteśmy na miejscu, ten czas będzie bardziej orientacyjny. Nie jesteśmy ograniczeni, mamy dach, może padać. Także jeszcze raz dziękujemy wam bardzo za przybycie. Spotykamy się wieczorem z tymi, którzy zostają. Dzięki bardzo.